na dobre to prawo łaski pojawia się w III wieku po Chrystusie, w samym końcu dynastii Sewerów, Aleksander Sewer. No, przynajmniej mamy twardy dowód tego w postaci konkretnego dokumentu, listu skierowanego do żołnierza, któremu cesarz daruje karę w przekonaniu, że dopuścił się tego, za co został ukarany, z powodu błędu, a nie z powodu przewrotności.